Chwała Bogu. Kiedy przyszliście na to miejsce. Przyszliśmy. Jaki mieliście cel? Jakie mieliście, mieliście założenie? To ostatnio nasz brat był na szkoleniu. Z tego co się orientuje, jak to u nas też to się odbywa. Musi mieć dany cel każde szkolenie. Musi mieć cel, założenia, co chce osiągnąć. Co ma być osiągnięte. Jeśli w rzeczach ziemskich ludzie mają takie cele i potrafią tak do nich o nie walczyć i do nich się dostawać, i tak o nie zabiegać, to ileż bardziej w życiu duchowym. Zatem, dlaczego tak my, jako ludzie duchowi, nieraz łatwo dajemy sobie z oczu ten cel. Zdejmować. Tak sobie pomyślałem, wczoraj były mówione, potężne słowa były mówione o tym mieszkaniu, o tym, że sam Bóg, wszechmogący Bóg, stwórca nieba i ziemi, Jego Syn umiłowany, Jezus Chrystus zbawca, zbawiciel, chcą w nas mieszkać. I tak sobie, tak sobie myślałem przed Bogiem, nawet w tej sprawie się modliłem: mówię, Boże, czy nie jest przypadkiem tak. Jak już niestety w wielu domach na tej ziemi, że ludzie są w stanie ugościć kogoś i powiedzieć: Wiesz, czuj się rozgoszczony. Czuj się jak u siebie w domu. Ale mnie nie będzie. Ale jak? Ja przyjechałem do ciebie. Nie, 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 słuchaj. Tam masz wszystko otwarte, tam wszystko czuj jak u siebie, mnie nie będzie. Ja jestem za bardzo zajęty. Ja jestem zabiegany, ja jestem zarobiony. Czy nie jest czasami tak, że my próbujemy to samo z Jezusem Chrystusem zrobić? Jezu, ja ci serce oddaję. Ja ci otwieram swoje serce, ja ci otwieram swój umysł, ja ci otwieram swoje wnętrze, rozgość się tam, bądź tam, ale mnie tam nie będzie, bo ja mam jeszcze to, ja mam jeszcze tamto, ja mam ten cel, ja mam tamten cel do osiągnięcia. Ja jeszcze muszę to, jeszcze tamto muszę zrobić. A jest, mówi, ale ja przecież chcę mieć z Tobą społeczność. Przyszedłem tam mieszkać, aby mieć z Tobą społeczność. Czy dzisiaj rzeczywiście my chcemy ponad wszystko społeczności z Jezusem Chrystusem? Nie ze słowami, bo słów jest wiele na tej ziemi. Opowieści, obietnic jest wszak pełno. Pełno jest, ale taką społeczność żywą, taką prawdziwą społeczność, taką społeczność, która by już nic nie ukrywała przed Chrystusem, jak dzisiaj wielu ludzi ukrywa w swoich mieszkaniach pewne rzeczy, które gdyby im, im bardziej duchowy człowiek, to bardziej by ukryli. Kiedy nieraz jest tak, i to widziałem w swoim życiu, w domach ludzi wierzących, kiedy przyjeżdża jakiś brat, który na pewne rzeczy sobie pozwala, to ten, do którego on przyjeżdża, nie musi ukrywać wiele. A gdy przyjeżdża ktoś, który nie pewne rzeczy nie pozwala, to już trzeba ukryć, coś trzeba ukryć. A gdy przyjeżdża ten, który w ogóle żyje z Chrystusem Jezusem, to tam jest bardzo dużo rzeczy poukrywanych. To tam komórka zamknięta na trzy spusty i naprawdę wiele rzeczy poukrywanych. Czy tak ma być w naszych mieszkaniach? Czy tak ma być u nas, czy tak ma być rzeczywiście w naszym życiu? Otwartość na Chrystusa, otwarcie na, na, na Jego zamieszkanie to jest w pełni oddanie wszystkiego, całego serca. Dlatego ludzie są ospali, dlatego ludzie są ociężali, dlatego ludzie nawet już stracili poczucie efektu. Widzicie je w Waszych pracach. Nie mówcie mi, różne prace wykonujecie. Ja też pewną wykonuję na co dzień, zarobkowo. Gdyby ściągnąć z tych Waszych prac efekt, efekt, to co ma z tego wyjść, co robicie, robilibyście to? Nie. Powiedzielibyście to, ale co jest bez sensu. Ona nie ma żadnego efektu. Chyba, że robilibyście to, powiedzielibyście, no, bo dla pieniędzy to nie musi być to efektowne. To ma być tylko zarobkowe. Ale widzicie, kiedy w sprawach duchowych, czy my nie powinniśmy być najwyższymi żarliwcami, czy nie powinniśmy być żarliwi o czas? O to Pawłowi chodziło, kiedy mówi, wykupujcie czas, gdyż dni są złe. Bądźcie żarliwcami o swoje życie. Bądźcie żarliwcami o efekty. Niech Waszym najwyższym efektem będzie bliska społeczność z Jezusem Chrystusem. Niech Waszym najwyższym efektem będzie chodzenie w nim. Niech Waszym najwyższym efektem będzie to, Paweł by inaczej powiedział wczoraj jeszcze, że niech to mieszkanie tętni życiem. Najwyższym efektem niech będzie to, że tam będzie niech, słuchać, niech będzie słuchać nieustannie chwała, chwała, chwała Bogu i wyższenie. A diabłu chodzi o to naprawdę za wszelką cenę, żeby ściągnąć ten efekt. Żeby ściągnąć go. I naprawdę dlatego wielu ludzi później słuchając Bożego Słowa nie potrafią zasnąć. Bo oni już naprawdę nie trudzą się o to, żeby to usłyszeć, i efekt przynieść. Już nie walczą nawet w modlitwie, bo można być nieraz faktycznie po ciężkiej nocy zmęczonym. I przymknie się oko. Wtedy od razu dziecko Boże woła do Boga i mówi, Boże, pomóż, żeby tak nie było. Błagam Cię, posil to ciało, posil, wzmocnij to ciało, żeby tak nie było, żeby efekt nie był zmarnowany. Żeby efekt zmiany nie był zmarnowany. Efekt podobieństwa Jezusowi Chrystusowi, które ma przynieść każde słowo, nie był zmarnowany. Pokażcie mi takich żarliwców. Daj Boże, żeby każdy z nas takim był żarliwcem o efekt, efekt Jezusa Chrystusa w nas. Paweł, kiedy szedł przez to życie z Jezusem Chrystusem, on te efekty chciał widzieć u Koryntian, Efezjan, Galacjan, Filipian, Kolosan, Tesaloniczan i dalej, i dalej. Gdziekolwiek szedł, on chciał widzieć to i Chrystus dodawał mu sił, chociaż nieraz ci ludzie mówili mu wyraźnie swoim zachowaniem – Pawle, ty żadnego efektu nas nie zobaczysz. Pawle, my wracamy do zakonu. Pawle, my tutaj już się podzieliliśmy. No już mamy trzy grupy wystarczy. To jednak Paweł chciał zawsze. Wołał do swojego Pana i trwał w swoim Panu, aby to było widoczne. Aby to było widoczne. I co dawał Bóg mu widzieć? Dawał widzieć. Czy dał mu Bóg wytrwać do końca? Zaprawdę ciężki przeszedł ten Boży sługa bój, ale wytrwał do końca. Widząc też Boże efekty, choć nie było ich wiele. Nie było ich wiele. Ale widział ludzi, którzy idą w takim właśnie żarliwym chodzeniu każdego dnia i dążą do tego. Naprawdę dążą do tego. Widziałem żarliwych mężczyzn. Żarliwych mężczyzn widziałem w swoim życiu, którzy potrafią nie przespać jednej nocy, dwóch nocy. Trzech nocy, gdzie ktoś mówi, że to niemożliwe już? Możliwe? I zaprosiłbym do pewnych miejsc, żeby to zobaczyć na swoje oczy? Którzy chcą mieć efektu, tak efekt chcą osiągnąć, że są w stanie naprawdę odmówić sobie snu. Robią różne praktyki, różne rzeczy przy tym się dzieją, ale chcą efekt osiągnąć. Efekt, który tak naprawdę i tak z, z całą tą ziemią zginie. Jeśli my. Dzieci Boże, nie będziemy mieli żarliwego serca w Bożych sprawach, nie będziemy mieli żarliwego serca o sprawę Bożą, dużo więcej niż ci wszyscy razem wzięci, to gdzie my jesteśmy? Dlatego Bożą łaską i Bożą dobrocią jest to, że możemy brać w tym udział, w tym biegu. Chrystus, kiedy mówi. Te wielkie słowa, nasz Pan i nauczyciel w Ewangelii Mateusza, w 11 rozdziale, kiedy mówi te wielkie słowa, wspaniałe słowa. 11 rozdział Ewangelii Mateusza. Ja tu przeczytam z innego przykładu. 11 rozdział tego 28 wersetu. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy strudzeni jesteście, i uginacie się pod ciężarem, a ja was pokrzepię. Którzy jesteście strudzeni, i uginacie się pod ciężarem, a ja was pokrzepię. Widzicie, nasz Jezus Chrystus widział utrudzonych ludzi, widział spracowanych ludzi i co do nich powiedział: "Chodźcie do mnie, a ja was nauczę lenistwa. Chodźcie do mnie, zobaczycie, jak się odpoczywa, nie pracując wcale. Nie było, nie było na tej ziemi bardziej zapracowanego człowieka, jak Jezus Chrystus, i po nim nie będzie. Zapracowanego tak, jak nasz Pan, nocami i dniami." A jednak On mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, pójdźcie do mnie wszyscy. On mówi, zostawcie te swoje rzeczy, zostawcie te swoje ciężary, te swoje zapracowania, pod którymi się uginacie, które was trudzają strasznie. Zostawcie to wszystko i przyjdźcie do mnie, a ja wam dam ukojenie. Co to znaczy, że Pan zabrał Cię z tego świata, żebyś harował dla jakiejś mamony, dla jakiegoś materializmu, a później Cię wsadza z powrotem w ten materializm i w tą mamonę po to, że po prostu sobie się Tobą na chwilę zabawił? Tak diabeł robi, nie Jezus. Jezus tak nie robi. Ja Jezus zabiera Cię z tego Twojego utrudzenia umysłu. Jezus zabiera mnie z mojego utrudzenia umysłu z tego ciężaru pod którym się człowiek uginał bo nie mógł sobie inaczej poradzić i prowadzi drogą wąską drogą odpocznienia w nim gdzie człowiek może pracować już nie dla dziurawego worka już nie dla tej ziemi i zbytków tu materialnych które to pożądliwości toczą ale dlatego, żeby być z Jezusem Chrystusem na wieczność, żeby móc być użytecznym dla Niego, owocnym dla Niego. Widzicie, Jezus Chrystus naprawdę powiedział to po to, abyśmy my zrozumieli, jakie jest życie Jezusa Chrystusa. Nieraz ludziom się może wydawać, że Jezus Chrystus naprawdę wziął i później tylko każe nam jeszcze bardziej być utrudzonymi, bo teraz ludzie mówią, muszę robić dobro, więc zaharuję się jeszcze bardziej. Błędne koło i złe rozumienie, diabelskie rozumienie. Bo Jezus Chrystus mówi, masz czynić dobro, ale przede wszystkim to dobro ma być dobrem Chrystusowym. I to ma być to dobro Chrystusowe. To ma być ta prawda Chrystusowa. Oni właśnie pisał właśnie ten Jan do tego Gajusa, umiłował prawdę Ewangelii. Umiłował On zrozumiał, o co chodzi w tym czynieniu dobra, że to chodzi o to, że, żeby uczynić dobro Ewangelii. Nie dobro materializmu, nie dobro, które człowiekowi się wydaje na pozór super dobrem, bo coś ma, bo coś tam udziela. Nie, tu chodzi o Chrystusa. W naśladowaniu Jezusa Chrystusa centrum zawsze musi być Chrystus. Centrum zawsze musi być Chrystus. Znam takich ludzi na tej ziemi, których centrum jest dobry uczynek. Czy to ich zbawi? Bóg to widzi, ale zbawia tylko Chrystus. Chrystus tylko zbawia i on tylko daje życie wieczne. Ale można i należy w nim to czynić, tylko tym reguluje Chrystus, Pan i nauczyciel. On musi tym regulować. Ludzie mogą w pewnym momencie się zabiegać i powiedzieć po prostu, że, że tak trzeba, tak musisz. Niektórzy mówią, nie, tak nie trzeba. I ta z kogo słuchać? Chrystusa. Chrystusa zawsze słuchać który mówi służ, który da, oczywiście w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza tamtych słów nie zmienimy. Mówi idź i czyń to. Tylko tam jest to wyraźnie wyszczególnione. Jest wyraźnie pokazane, co mówi Jezus Chrystus. Dzisiaj ludzie biegają za wieloma głosami. Słyszą głosy, że mają tu, tam być, robić to, czy tam to robić. A to ma być głos Jezusa Chrystusa, pasterza. Nie mają słyszeć wiele głosów. Ludzie mówią, to mi każe, tamto mi każe, a kiedy patrzysz na nich i słuchasz rzeczywiście, co oni usłyszeli, myślisz sobie, ale przecież to nie Jezus. To ich zaściganie. To jakaś ich próbu, próba uratowania się. Naprawdę, to jest często próba tego, że człowiek próbuje coś pokazać swoim życiem, że naprawdę nie jest źle, albo zaimponować swoim życiem innym. Ale czy to jest Jezus? Czy Jezus robił coś z ciała, żeby imponować innym? Czy Jezus wykonywał coś ze swojego ciała, żeby zaimponować innym? Nie. Jezus powiedział: Ja was z tego wszystkiego ciężaru, chęci imponowania, chęci czynienia swojego dobra, chęci sprawiedliwości w swoich dobrych uczynkach, ja z tego wszystkiego was chcę wziąć. Jezus widział faryzeuszy, sadyceuszy uczonych w piśmie, którzy to na swoich dziesięcinach i na swoich dobrych uczynkach budowali swoje zbawienie. I co powiedział o nich? Dlatego Jezus Chrystus wprowadza dalej. Jezus Chrystus mówi: chodź, nie podchodź tylko na troszeczkę, podejdź bliżej, podejdź bliżej. Jezus Chrystus mówi: kiedy chcesz mnie poznać, to poznaj mnie właśnie tak, twarzą w twarz, tak blisko poznaj mnie. Poznaj mnie w codzienności, poznaj mnie w każdej sytuacji, w każdym doświadczeniu. Czy my nieraz nie jest tak i wróg próbuje się tym bawić, że my próbujemy z daleka poznać Jezusa Chrystusa i domyślać się, co powie Jezus Chrystus? A Jezus Chrystus mówi, znaj moje słowo i żyj według tego słowa, bo to są moje słowa. I żyj według tego słowa, a ja będę ci jeszcze bliższy i jeszcze bliższy. Taki jest Zbawiciel. Taki On jest i tak rzeczywiście On mówi, przybliż się do Mnie. Kiedy On mówi, przyjdź do Mnie, to nie znaczy to, że znowu jakieś ee, polecenia bez wytycznych. Polecenia bez realizacji. Martwe jakieś polecenia znowu wypowiadane, których nie da rady odżywić, nie da rady wykonać. Nie, u Chrystusa każde polecenie możesz wykonać, bo ono jest żywe. on jest przepełnione pod danym życiem Jego ucznia, Jego uczennicy. Każde polecenie Jezusa Chrystusa jest ożywione tym Duchem Świętym, którym można wykonać każde jedno przykazanie Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Dlaczego tak wielu ludzi, ludziom brakuje takiego ożywienia takiego ożywienia prawdziwego nie skakania, nie różnego rodzaju jeżdżenia na kon, może na jakieś koncerty, na jakieś rzeczy, na jakieś włączania sobie głośnej muzyki, żeby się ożywić. Dlaczego już brakuje takiego żywienia serca? Serca bliskiego z Jezusowi Chrystusowi. Takiego żywienia w modlitwie. Takiego żywienia, gdzie jesteś sam na sam z Jezusem Chrystusem. Gdzie później to ożywienie, kiedy jesteś sam na sam, może wypływać, kiedy jesteś z innymi. Dlaczego? Otóż właśnie dlatego, że ludzie nie oddali wszystkiego Chrystusowi. Że ludzie dla siebie pozatrzymywali, mają swoje komóreczki. Mają swoje miejsca. Na tej ziemi. Widzicie, tu nie chodzi w żadnym wypadku, żeby kogoś straszyć, ale gdybyś dzisiaj usłyszał, ja bym usłyszał, że mamy opuścić swój dom, miejsce swojego zamieszkania, że trzeba na szybko to zrobić. Co byśmy zrobili? Zostali? Wiedząc o tym, że zostając możemy zginąć. Zostalibyśmy. Powiedzieli: Będę ginął. Znam takich ludzi, którzy by tak zrobili. Powiedzieli: My tu zostaniemy, żeby zginąć. Nie ze względu na Chrystusa, bo tak są przywiązani do tej ziemi. Ale znam też tych, którzy by powiedzieli: Panie, Twoja wola niech się stanie. Pójdziemy tam, gdzie nas posyłasz. Będziemy, chociaż doświadczenie potężne pójdziemy za Tobą. Naprawdę nie są związani. Oni odpoczęli w Jezusie Chrystusie. Oni przyjęli ukojenie od samego Jezusa Chrystusa. Oni to przyjęli, oni prawdziwie mogą powiedzieć: Nie jesteśmy już związani. On nas rozwiązał. Chrystus nas rozwiązał. Czy dzisiaj możesz powiedzieć: tym rozwiązanym człowiekiem? Czy możesz powiedzieć człowiekowi, którego zobaczysz związanego na swojej drodze, że można żyć w wolności? Za kratkami też można mówić o wolności, trzymając krat. Nikomu, nikomu, nikomu nie zabrania. Ale czy to jest wolność? Albo żyć na wolności i mówić o wolności. I wtedy człowiek powie: no tak, faktycznie, ten człowiek już nie jest za kratami. Ten człowiek jest wolny. On nie jest ograniczony, ograniczony murami. On jest wolny. On jest wolny w swoim panu, aby żyć tak, jak chce pan. Naprawdę. Dzisiaj wielu staje przed ludem, kochanym Bożym ludem i mówią, jak to, się, jak to można żyć na wolności, sami będąc zakratami swoich porządliwości, które ich tłoczą, straszne rzeczy z nimi robią. A Bóg mówi, ale są też ci, którzy mówią o wolności, żyjąc na wolności, wolności Jezusa Chrystusa. I teraz, kto z nas chce żyć naprawdę w wolności Jezusa Chrystusa więcej i więcej, Chcesz mieć więcej do opowiedzenia o tej wolności? Chcesz. Chcesz. Dlatego trzymaj się Jezusa Chrystusa i trwaj w nim. Księga Michasza. Bitwa straszna, co? Ale w Jezusie Chrystusie jest zwycięstwo. Dzięki Bogu za to, że mamy zwycięstwo, że wolność jest w Jezusie Chrystusie. Tam nie ma już ciężaru, tam nie czujesz ciężaru, że musisz wypełniać. Naprawdę te przykazania, że one już są naprawdę takie ciężkie, tak trudno. Wyszedłeś z, tej, z, tej, z tego świata, tam było tak ciężko, a teraz przyszedłeś tutaj i też jest tak ciężko. Chwała Bogu za to, że tak nie jest. Chwała Bogu za to, że, że w Jezusie Chrystusie jest wolność, jest prawdziwa swoboda. Swoboda, aby czynić to wszystko, co się podoba stwórcy. Szósty rozdział, od szóstego, od, yy, szóstego wersetu. Czym mam wystąpić przed Panem, pokłonić się Bogu Najwyższemu? Czy mam wystąpić przed nim z całopaleniami, z rocznymi cielętami? Czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Czy mam dać swojego pierworodnego za swoje przestępstwo, własne dziecko za naoczyszczenie mojego grzechu? Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od Ciebie. Tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Tego Bóg żąda. Człowiek w pewnym momencie dochodził do tego miejsca, i wielu dochodziłoby do tego miejsca. Gdyby nie Chrystus cały czas by w, tym, w tym miejscu byli. Co mam jeszcze zrobić? Co mam jeszcze zrobić? Ludzie w pewnym momencie mogą już oszaleć i powiedzieć, co mam jeszcze zrobić, żeby to osiągnąć. A tu w Jezusie Chrystusie zostało już uczynione. Osiągnięte. Został złożony Boży Syn umiłowany, abyśmy my mogli stanąć przed Bogiem, żyć przed Nim w pokorze i bojaźni i okazywać miłość. To się stało. Już człowiek nie musi powiedzieć, moje utrudzenie i moja ciężka praca sprowadzą mnie do tego. Nie. Do tego sprowadza Chrystus, ale żeby tak było, to trzeba z Nim naprawdę chodzić w bliskiej społeczności. Trzeba naprawdę każdego dnia, jak ludzie w pracy i przełożeni wasi chcą widzieć efekt z waszej pracy i wam za to zapłacić. Tak musi być ten efekt jeszcze bardziej. Nasz Pan, kiedy chce, patrzy na to drzewo, chce widzieć owoc. Kiedy patrzy na tą ziemię, chce widzieć plony. Czy to jest złe, że tego chce, że tego pragnie? Ma w pełni do tego prawo, żeby to otrzymać. On to dał, On to w wielkiej swojej mocy uczynił, aby tak to, tak to było. On chce od nas tego, abyśmy przynosili Mu owoc, obfity owoc. Ludzie nieraz myślą sobie, co tam zrobiłem w swoim życiu, to zrobiłem, nie mi to oceniać, nie, nie, nie Wam to osądzać. Otóż najlepszą wtedy szkołą jest przyłóż swoje życie do Jezusa Chrystusa albo do tych, którzy naprawdę poszli za Nim. I jeszcze, jeszcze jest czas, póki człowiek żyje, aby przytomnieć A ci, którzy naprawdę żyją, tak jak Chrystus pobożnie, mówi o tej pobożności, tak żyją pobożnie, tak żyją pokornie, uniżenie, to niech jeszcze więcej mają tej siły. Ale bój jest naprawdę straszny. Dlatego Paweł w pewnym momencie do Tymoteusza mówi, nie stygnij, nie cofaj się. Wiedz o tym, co się działo. Nam się dzisiaj wydaje, że to dzisiaj to są naprawdę... Ee... Niesamowicie, jak wspaniałe warunki do tego, żeby rosnąć. Patrząc wokół, patrząc przez pryzmat paru dziesiątek lat, to są jedne z najtrudniejszych warunków. Tylu ludzi potrafi zasnąć przy najpotężniejszym Bożym Słowie. Potrafi zapomnieć o tym Bożym Słowie w przeciągu chwili. Widzicie, iluż ludzi, sami wiecie, możecie powiedzieć, iluż ludzi idzie po danym Słowie na kolana. I stają przed Bogiem i mówią: Boże, powiedziałeś mi to, powiedziałeś do mnie, wyraźnie słyszałem na obausze, powiedziałeś to do mnie. A teraz, Boże, dopomóż, żeby to się stało w moim życiu, dopomóż, żeby ten cel był osiągnięty, dopomóż, żeby każdy mój dzień przynosił efekt posłuszeństwa Tobie w tej sprawie, dopomóż. Albo też inaczej, jeśli ktoś nie rozumie, Boże, to pomóż mi to zrozumieć, bo ja tego nie rozumiem. Iluż ludzi z taką gorliwością idzie do swojej komory i tak modli się do Boga swojego, i w gorliwości przychodzi do swojego Boga. Iluż ludzi sobie myśli, kazanie to zapomniałeś, to się nie martw, będzie następne. Ja ich tysiące usłyszałem, więc się nie martw. Będzie jeszcze, czy dziewięćset może będziesz miał jeszcze. Będziesz miał czego posłuchać. To nie jest tak. To nie jest tak. Bóg patrzy na małe rzeczy. Jeśli ktoś nie jest wierny w małym, więcej mu nie będzie powierzone. Dlatego, są, dlatego jest tak, że ludzie myślą sobie, że do oni przyjmą dopiero wielki ciężar, bo mały, małymi ciężarami to oni się nie zajmują. Niech małymi za, ciężarami zajmują się ci mali. A później się dziwią, że już nic nie robią, tylko naprawdę potrafią spać i nie ma efektu Bożego Słowa już w nich. A ci mali, którzy brali te małe ciężary, wzrastają. Tak działa to u Boga. Tak właśnie działa to u Boga. To, co małe, co wzgardzone, wyszydzone, Jezus przyjął, aby na tym okazać swoją chwałę. Aby na tym się uwielbić. Dlatego właśnie to, co jest odrzucone, to wziął Bóg, aby na tym pokazać swoją chwałę. Czy my chcemy tego? Czy my pragniemy tego? Naprawdę. Bóg chce to z nami osiągnąć. Czy my, czy my się my tym poddamy? Malachiasza. Gdy chodzi o sprawę tutaj na tej ziemi, sprawę prac, gdy położysz źle przewód na ścianie, wkopiesz krzywo kabel albo za płytko, można to poprawić. Gorzej, gdy nie ten lek podasz, który może spowodować bardzo ciężkie konsekwencje. Ale widzicie, we wszystkim trzeba naprawdę być blisko Pana. Ktoś by powiedział, to jest mało ważne. Co teraz z tego słowa wyciągnę, to jest naprawdę mało ważne. I tak dzielą sobie, szufladkują sobie. A Bóg mówi, przegapiłeś to, co do Ciebie mówiłem. Przegapiłeś, a później myślisz, że będziesz odpowiedzialny, kiedy dam Ci odpowiedzialniejszą, odpowiedzialniejsze zadanie? Bóg jest dobrym, najlepszym wychowawcą. Bóg jest doskonałym wychowawcą. My my naprawdę nieraz byśmy nawet wywarli presję na Bogu, żeby da nam dawał odpowiedzialniejsze zadania, a nie te takie z, z niskości. A Jezus Chrystus kiedy przyszedł, co powiedział? Kto chce z was być najwyższy, niech będzie największym sługą. Niech będzie tym, który będzie usługiwał innym. Sam umył nogi przecież im. Nasz Pan i nauczyciel. Z tej księgi Malachiasza pierwszy rozdział. Widzicie tutaj trzynasty werset. Znamy dobrze, ale przeczytajmy go. Mówicie też, ach, jakiż to mozu. I, złościli, I złościcie mnie, mówi Pan Zastępów, i znosicie to, co zrabowane, kulawe, chore, i ofiarujecie. Czy mam łaskawie przyjąć to z Waszej ręki? Mówi Pan. I na tym się zatrzymajmy. Widzicie. To było do momentu poznania Jezusa Chrystusa. To, mo, to mogło być do momentu, kiedy stanął Chrystus na naszej głowie, że mówi, na naszej drodze: że, że mówi, mówiliśmy, Mozu, ciężko, nie da rady, przecież robiłem to, żeby być dobrym, robiłem tamto, żeby być dobrym, żeby nie być najgorszym. Ale przyszedł Chrystus. Przyszedł Chrystus nas zbawić, zapłacił ceną swojej świętej krwi za nas, aby to się stało wykonane, abyśmy już nigdy nie musieli mówić mozu i nieosiągalne, ale mogli mówić siła i moc naszym Panu Jezusie Chrystusie, aby wszystko mogło, co On mówi, być wykonane, aby to, co On mówi, że mógł być wykonawcą Bożego Słowa nie tylko słuchaczem, ale tym wykonawcą, który mówi już nie mozu, mozu, ale wspaniałe życie, pełne sił, w Jezusie Chrystusie życie. Naprawdę on pomaga w każdej sprawie. Macie już te świadectwa, wiecie o czym mówią. Pomaga w każdej sprawie, ale mówi: nie wracaj do starego. To było przeklęte. Nie odbudowuj starego, to było przeklęte. Nic, nie wracaj do tych rzeczy. Nie staraj się brać ze starego i z nowego. Nie da rady, Jezus mówi: Nie da rady. Zniszczysz bukłaki. Nie da rady. Dlatego Jezus Chrystus mówi: Pójdź za mną. Widziałem Twoje spracowanie, widziałem Twoje obciążenie. Pójdź za mną, Jezus mówi: I rób to, co Ci mówię. Jezus Chrystus to wyraźnie nas tego uczy i chwała mu za to. Dalej, ze Starego Testamentu, jeszcze zajrzymy do Piątej Mojżeszowej, 28 rozdziału. Piąta Mojżeszowa, 28 rozdział. Widzicie, gdy chodzi o życie tutaj na tej ziemi. To wielu ludzi sobie żartuje. I jakoś te żarty, nawet inni to lubią bardzo, jak są taki żartownisie. Ale jeśli chodzi o Bożą Sprawę, czy przystoi żartować? Jeśli chodzi o ludzkie życie, czy przystoi żartować? Gdyby miał do Was przyjechać ktoś, kto miałby ratować Was w jakimś, yy, u, nie wiem, jakimś, w jakimś upadku, w jakimś urazie silnym, miałby Was ratować, stanąłby przy Was i zacząłby sobie żartować i mu opowiadać Wam żarty, co byście pomyśleli o takim człowieku? Jakbyście się, się wobec Niego zachowali. Gdy chodzi o ratowanie naszego życia, Bóg jest, zachowuje się jeszcze poważniej niż najpoważniejsi ludzie, którzy mieliby przyjechać pomóc. Zachowuje się dużo poważniej, bo chodzi Bogu o to, żeby nas uratować od nas samych. Nikt tego zadania inny nie mógł się podjąć, bo nikt nie dałby rady takim zadaniu. Nikt nie uratował człowieka od Niego samego, tylko Chrystus ma tę moc. Tylko On ma tę moc, bo jesteśmy tak silnymi ludźmi. Bo tak szybko wracamy do, do tego, co stare, bo tak potrafimy mieć szybko sztywne karki z powrotem. Dlatego Chrystus może nas uratować, aby nam zawsze karki już miękkie były, a my, żebyśmy nigdy już nie wrócili do tego, co stare. On potrafi, on chce to uczynić, ale robi to z tymi, którzy naprawdę idą za nim i są mu posłuszni. On z tymi to wykonuje. Piąta Mojżeszowa, 28, 65, werset. Ale i u tych narodów nie będziesz miał wytchnienia, i nie będzie odpoczynku dla stopy Twojej nogi, lecz Pan da Ci tam serce zatrwożone, oczy przygasłe i duszę zbolałą. Widzicie, ja w tym słowie widzę ludzi, którzy wracają z powrotem pod jarzmo tego świata. To była przestroga dla Izraela. Nie bądźcie nieposłuszni, bo ja to sprowadzę na Was. To była przestroga dla Izraela. I co widzimy, co później z tym Izrael zrobi? Czy stało się tak? Stało się tak. Przyszła, Boże obietnica, a propos tego, wypełniła się. Ale widzicie, teraz my żyjemy na tej ziemi. Czy nie jest tak, że ludzie wierzący próbują osiągnąć na tej ziemi to, co jeszcze osiągają inne narody? Jeśli jesteśmy wyjątkową własnością Bożą, to naszym, naszym miejscem jest Naszego życia jest Ewangelia, jest Boże Słowo, jest niebo, jest miejsce, gdzie możemy być z Jezusem Chrystusem. Oczywiście, miejsce zamieszkania też, ale my już nie chcemy z tego mieć tej ziemskich z powrotem celów. My nie chcemy mieć z powrotem tej tych ziemskich, ziemskich pragnień. A pokusa straszna. Iluż ludzi dzisiaj myśli, no, a co ja zostawię po sobie z tego bogactwa, z tego majątku? Co zostawię moim następcom? To byłoby nieodpowiedzialne, gdybym zostawił tylko Ewangelię? To by było nieodpowiedzialne? Gdybym zostawił tylko Chrystusa, życie w Jezusie Chrystusie, moc, która potrafi prze, przeprowadzić przez wszystko życie pełne świadectw, jak dobrze trzymać się Jezusa Chrystusa? Ludzie zabiegają o swoje ciała, ludzie zabiegają o swoje życie. Widziałem na swojej drodze, Życia już wielu ludzi, którzy mieli tak silną wolę życia, że gotowi byli chodzić z połamanymi nogami, uciekać z miejsca zagrożenia. Widziałem takich ludzi. Ale widziałem też wśród wierzących ludzi, którzy potrafią, kiedy nawet jest mówione o tym, żeby już przyjść do Jezusa Chrystusa, kurczowo chwycić się Starego, kurczowo chwycić się ciała, kiedy ta dusza w końcu już potrzebuje Jezusa Chrystusa. Ale też widziałem na Twojej drodze tych, którzy od razu, jak usłyszeli o tym, ich serce się rozradowało i oni jeszcze bardziej chwycili się swojego Zbawiciela i powiedzieli: Bez Ciebie, Zbawco, żadnych decyzji, bez Ciebie żadnych kroków, żadnego powracania do tych narodowościowych rzeczy, żadnego powracania do tych narodów, które wokół sobie mają swoje plany, ale zupełnie inne niż Twoje, Boże. Żadnych takich rzeczy, żadnych. Nie będziemy brali z nich przykładu. Wiecie, zadam wam takie pytanie, które mnie dręczyło nieraz. I z tego powodu płakałem przed Bożym obliczem. Nie mówię tego, tak, żeby teraz na was coś bardziej wpłynąć. Nie, powiem, to jest moje świadectwo. Kiedy ludzie wierzący, w tym ja, oczywiście, urządzają swoje mieszkania, gdzie patrzą. Zaglądają, siadają, mąż z żoną i mówią, bierzemy Biblię i patrzymy, jak powinno być urządzone mieszkanie człowieka wierzącego. Tak robią? Czy raczej nie? Prospekty dawniej, katalogi, obecnie internet. I patrzenie, co można by było zmienić w mieszkanku, co można by było zrobić. Taki styl mi się podoba, taki styl mi się nie podoba? Jest to prawidłowe? Moje myślenie jest takie, że nie. Wy zdecydujcie sami. Ale moje myślenie jest takie, że nie, że powinienem z Biblii wziąć i od mojego pana to, jak powinno wszystko wyglądać. On powinien tym wszystkim kierować. Ten, który wiedział doskonale, jak przybytek ma wyglądać i nikt takiego przybytku nie postawił. Który wiedział doskonale, jak stworzyć arkę, która by przeszła przez wody potopu. Który wiedział doskonale, jak zbudować świątynię, żeby ona była naprawdę tym miejscem, które Bóg, Bóg by mógł w swoją chwałę postawić. Który wiedział doskonale, jak stworzyć całą tą Ziemię i wszystko, co ją otacza, żeby to wszystko do dzisiaj istniało. Nie potrafiłby zrobić tego, żeby nam dopomóc w każdej sprawie. Tylko widzicie, my chcemy swojego. A później całe życie zaganiane, i później refleksja: Mogło to życie wyglądać inaczej. I nawet wtedy, iluż ludzi, to być przerażenie, mógł, musiałoby powiedzieć: No jak przeżyłem, tak przeżyłem, jakoś to było. Czy nie głębsza refleksja wtedy powinna być: Boże, jeszcze na koniec pomóż mi? Jeszcze wtedy pomóż mi, kieruj moje kroki? żeby mnie zmarnował tego, twojego daru, jakim jest życie dla mnie, twojej łaski, jakie jest zbawienie dla mnie mi dane w Jezusie Chrystusie. Widzicie, że my mówimy, możemy często mówić o tym, że radzimy się Jezusa Chrystusa, ale czy nie właśnie mówimy o tym, a później radzimy się świata w sprawach naszego życia? No właśnie, tak nie może być. Tak nie może być bo później widać ludzi pokaleczonych, ludzi, którzy mówią, że już nie mają sił, że już ich choroba dosięgła taka, że już nie mają sił duchowych na to, żeby zwyciężyć, nie mają sił na to, żeby chodzić, a co mówić o bieganiu. Właśnie nie. Chrystus chce tego. On nam dla nas chce tego. Bo przecież ponad to wszystko powiedział, że On Bóg kiedy nawet wypowiadał te słowa a propos błogosławieństwa i tego przekleństwa, które miało przyjść na naród izraelski z powodu nieposłuszeństwa i tego błogosławieństwa, które miało przyjść z powodu posłuszeństwa. Co mówił o pokoleniach? Do tysięcznego pokolenia. Będzie błogosławił tym, którzy są posłuszni. A do którego pokolenia? Tym, którzy Go nienawidzą, więc napisane. Jakie porównanie. Jakie porównanie. Jak to jest Bóg miłosierdzia. Dlatego ten Bóg miłosierdzia patrzy na nasze życie i jak to dzisiaj było czytane, próbuje nas, próbuje nas, gdzie będzie nasze serce, gdzie będziemy naszym sercem, gdzie będziemy w, w sprawie naszego życia naszym sercem. Czy myślimy o tym, że Bóg chce się tylko zająć naszą jednym dniem, dwoma dniami w tygodniu, że chce się zająć tylko chwilą, My naprawdę mamy codziennie decyzje, w których Bóg może przez swoje święte słowo i chce nam odpowiadać. To nie jest nieodpowiedzialny rodzic, który mówi: Przyjdź do mnie, ale ja i tak czasu dla Ciebie nie będę miał. Bo jestem zaganiany, widzisz, ja to wszystko robię dla Ciebie, Ja takich rodziców widzę na tej ziemi. Oni pracują po 400 godzin, 500 godzin w miesiącu. I kiedy im mówisz: Człowieku, 500 godzin, 200 jeszcze zostaje, mam wolne 200 godzin. Przerażające. I później nagle chwila, jak jakiś miesiąc wolnego, trzy tygodnie wolnego, i nie wiadomo, co robią wtedy, nie wiadomo, gdzie jadą. Znacie takich ludzi, też znacie takich ludzi. Wiem, że znacie. Ale ta właśnie na tym polega diabelskie oszustwo. Diabelskie oszustwo na tym polega. A Bóg chce z nas mieć nieustannie, i to mnie tak ucieszyło wczoraj, dlatego wróg uderza. Silnie uderza, żeby to zgasić. Bo Bóg, który ma we mnie swoje mieszkanie, to takiego mieszkania, pałacu żaden z nas nie widział. Pałace Salomona się chowają przy tym. To jest tak ozdobione, to jest tak przystrojone mieszkanie. Kiedy on gospodarzy, to, to czytaj sobie właśnie to, co było a propos e, tego namiotu, a propos przybytku. Czytaj sobie, co było powiedziane a propos świątyni. Czytaj i zobacz, jak tam wszystko jest. Dopieszczone do końca. Dopieszczone do końca. Każdy szczegół Bóg przewidział. Tak samo jak to stworzenie. Jak znamy to, że listek wystarczy wziąć i pod mikroskop włożyć. Jakie tam są szczególiki. Wszystko. Wszystko do samego końca. Bardzo dobre. Tak Bóg z nami chce to czynić. Tak chce Bóg z nami, żebyśmy przyszli do Jezusa Chrystusa, już odpoczęli od tych wszystkich ciężarów. Od tego wszystkiego, i oddali to wszystko Jezusowi Chrystusowi, a On będzie nas uczył tego, co kiedy mamy robić. A on będzie nas uczył, jak czynić dobro. A on będzie nas uczył. Jak usłyszałem w tym tygodniu, to właśnie takie było też: że, zobaczcie, miał zawód w swoich rękach. Cieśla po ojcu, po tacie, można powiedzieć. Iluż ludzi mogło powiedzieć, że zarobiony był dla nas, kiedy wykonywał swoją misję. Iluż by mu zarzuciło, że ty nam dachu już nie zrobiłeś, jak ty poszedłeś zwiastować to królestwo. A jednak, iluż ludzi do dzisiaj z niego czerpie? Iluż ludzi czerpie z tych Ewangelii? Iluż ludzi czerpie z jego życia? Czy uczynił dobro? Czynił dobro. Iluż ludzi mogłoby mu wtedy zarzucić, że to jest inne dobro, którego oni się spodziewali. Już ludzi wtedy zarzucało, że to nie był ten, który przyszedł z mieczem, żeby nas pod okupacji rzymskiej ocalić. To nie, to my takiego króla nie chcemy. A widzicie, a jednak przyszedł i On tak samo przychodzi do nas, aby nas nauczyć wszystkiego. My widzimy to, naprawdę. To nie jest tak, że człowiek jest ślepy i nie widzi tego, jak ludzie są zaganiani wokół tych rzeczy ziemskich, już sami mówią, czy mogę gdzieś odpocząć. Ja już chcę odpocząć. Żona do męża nieraz może powiedzieć mężu, czy my nie powinniśmy już odpocząć? Mąż do żony mówi żono, czy my nie powinniśmy już odpocząć. I wtedy jest są dwa głosy. Głos pasterza, który mówi, przyjdźcie do mnie, odpoczniecie. Ale też i potężny, hukliwy głos diabła. Jedźcie sobie, róbcie sobie, zadbajcie o swoje ciała, odpoczniecie i tak ludzie z powodu tego huku, nie wiem z powodu czego, różnych rzeczy, łatwiej wybrać ten głos diabła. Wielu ludziom na tej ziemi, wierzącym, którzy mają Biblię, bo widzą efekty, bo mają to, bo ich chciała wtedy mówią, przydakują i, i mówią to, to bo, no odpocząłeś, 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 a co dusza miałaby powiedzieć wtedy o tym? Dlatego jak dobrze słuchać Jezusa Chrystusa, jak dobrze słuchać Jezusa Chrystusa i wtedy już nie ma. Nie ma cłaniactwa, wtedy już nie ma czegoś takiego, że człowiek może dużo rozmawiać, dużo opowiadać. Wtedy człowiek mówi: Jeśli pan tego nie powie, to ja ci odpowiedzi nie dam. Żyjemy w czasie, gdzie mnóstwo rzeczy jest ukrytych. Ludzie przychodzą, pytają, a nie powiedzą całej prawdy. Ludzie przychodzą, zapytywują, a nie powiedzą wszystkich, nie powiedzą o szczegółach. I wtedy człowiek, dając odpowiedź, wchodzi w sidła. Dlatego mężowie Boży mówią rać Pana. Dochodzimy do czasu, kiedy wiele dzieci Bożych usłyszy i wtedy myślą sobie, no nawet nie potrafi dać jasnej odpowiedzi. Otóż naprawdę jest wiele rzeczy ukrytych. Wiele rzeczy ukrytych, które ludzie ukrywają, później dopiero one wychodzą na jaw, a są te dopiero, które wyjdą, kiedy Pan nasz przyjdzie, pisze Paweł. Więc dlatego Najważniejszą rzeczą to trzymać się Chrystusa, a nie dziwić się temu, że ktoś do niego odsyła, bo Chrystusa nikt nigdy nie oszukał i nie oszuka. I nie zapomni o szczegółach, bo one raz może być tak, że człowiek zapomina o tym, że powiedzieć wszystko, dostaje odpowiedź, jest zadowolony albo niezadowolony z tej odpowiedzi. A dobrze by było powiedzieć wszystko, a Jezus wie wszystko, dokładnie wszystko, i wie, jak prowadzi człowieka. Dlatego mówi: Przyjdźcie do mnie, zrudzeni, ci, którzy jesteście pod ciężarem swojego ja. Pod ciężarem samych siebie, pod ciężarem swoich decyzji, pod ciężarem swojego życia, pod ciężarem tej ciężkiej pracy tutaj na tej ziemi. Przyjdźcie do mnie, mówi Jezus, a ja Wam dam ukojenie. U Niego jest ukojenie. Chwała Bogu, że jest na tej ziemi nasz Pan i zbawiciel, u którego jest ukojenie. Jest u Niego ukojenie. Tylko warunek podstawowy: ukojenie za życie. Ja Ci da, dam ukojenie. Tylko ty już nie wracaj do tego życia, bo po co ci ukojenie, jeśli Ty za chwilę będziesz wracał do, tego, do, tego, do, tej, do tej strasznej męczarni swojej, Dlatego Jezus mówi, oddaj to życie. Ja ci dam ukojenie, piękne życie mam dla Ciebie. Tylko już nie wracaj do starego, bo zrujnujesz to znowu. Nie wracaj. Bo trwaj we mnie, trwaj w Chrystusie. I to nas dla nasz Pan mówi. I dzięki Mu za to. Chwała Bogu za Jezusa Chrystusa. Amen.